Są ze mną w studiu dzisiaj goście. Witam bardzo serdecznie panią Zofię Pinchinat Witecką, założycielkę i prezesa Fundacji Polska Haiti. I pani Katarzyna Olubińska, która jest wiceprezesem Fundacji Haiti. Zapytam w ogóle od razu, wy jesteście jakieś szalone w ogóle, bo 12 stycznia, który się wydarzył, spowodował, że wasze życie się zmieniło. Czy może być tak w życiu normalnego człowieka, że rzuca wszystko i zaczyna pomagać tak bardzo, że właściwie zapomina o Bożym świecie? I to jesteście tego bardzo dobrym przykładem, szczególnie pani Zofia, bo Kasię wciągnęła w to. Ale co się stało? Czy może być tak, Zosiu, że siedząc przy stole z kawą, wpadasz na pomysł, żeby założyć fundację i w ciągu 2 miesięcy zbierasz 4 miliony? To było tak, że tak naprawdę moja przyjaciółka Lidka, która też pomagała później bardzo przy tej całej akcji medialnej, zaprosiła mnie na kawę, bo rzeczywiście byłam w nie najlepszym stanie, bardzo martwiłam się o moją matkę chrzestną, o której nie miałam żadnych wieści, nikogo nie było wieści wtedy po prostu. Bo tam masz rodzinę na Haiti. Tak, duża część mojej rodziny mieszka już poza Haiti, właśnie to jest ta diaspora haitańska, natomiast mam serdecznych przyjaciół, no i tą moją matkę chrzestną, która jest moją naprawdę bardzo bliską mi osobą po prostu. I ona, patrząc na mnie, mówi tak, przecież nie możesz nic nie zrobić. Ja mówię, ale co ja mam takiego zrobić? I ona mówi, zrób akcję medialną. I od tego się zaczęło. Mi się wydawało, że ona jest szalona tak naprawdę. No i potem po prostu dookoła zaczęli się gromadzić ludzie, tak jak Kasia, którzy mówili, tak, tak, my to z tobą zrobimy. I po prostu to rozkręciło się wielkim. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było jak gdyby takie chyba naturalne, to Kasia jest szalona. Kasia po prostu rzuciła naprawdę wszystko. Znaczy ja rzuciłam wszystko, bo to było naturalne dla mnie, tak? To jest ziemia, na której rodził się mój ojciec. Mhm. Ja żyłam wśród Haitańczyków, kiedy byłam małą dziewczynką. Mhm. Więc to było oczywiste. Ale z Kasią doszło, że każdy ma swoje Haiti. To było moje Haiti, jak gdyby. Ale to Haiti symbolicznie rozumiemy jako taki moment, w którym mówimy sobie, zaczynamy coś, czego nie zostawimy już. Te pieniądze zebraliśmy razem z Caritas, które udostępniło swoje konto, ponieważ fundacja konto ma od bardzo niedawno, właściwie tak naprawdę teraz, w najbliższych dniach, tak się zupełnie... Fundacja się dopiero zakłada. Właśnie. I właściwie dla mnie to jest wspaniały przykład tego, że razem można więcej. Po prostu my gdzieś mieliśmy jakieś takie niespożyte złoże, nie wiem, energii znajomych, przyjaciół, którzy chcieli oddać te swoje umiejętności, wspaniałe kontakty w świecie medialnym, które zaowocowały tym programem, a Caritas dało swoją markę, to zaufanie, które społeczeństwo ma do Caritas. I właśnie z tych dwóch ruchów, jak gdyby z tych dwóch stanów, jak gdyby... Zosiu, weszłaś do Caritas i powiedzieli, tak, wszystko dla pani? Nie, to było... Znaczy, rzeczywiście weszłam do Caritas razem z Grzesiem Sadurskim, który był reżyserem i produktentem też naszego programu, tego Dnia Solidarności Haiti. I powiedzieliśmy, no to my byśmy chcieli właśnie taką akcję zrobić wspólnie z wami. Czy możemy się umówić, że potem coś będziemy dalej robić razem? I Caritas powiedziało tak i rzeczywiście tak jest. W tej chwili myślimy o wspólnym projekcie, o którym na pewno będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać. No właśnie, ja trochę się boję i zawsze mam takie poczucie, że owszem, to jest duże przeżycie, kiedy widzimy tą rozległą tragedię, że to jest takie poruszenie, ale ja nie wiem, czy to się nie skończy na tym, tak? Że to jest trochę tak, że gdzieś też mam poczucie w tym, że ten słomiany zapał minie, pojawią się następne potrzeby, a tutaj okazuje się, i będziemy też o tym dzisiaj mówili, że te serca jednak są potrzebne nadal, prawda? Tak. Czy nie macie takiego wrażenia, że to już trochę tak medialnie przeszło i jest cisza? Dlatego fundacja. Bo tak naprawdę mogłyśmy skończyć na tym cudownym Dniu Solidarności z Haiti. I wtedy właśnie myśmy, nie ukrywam, że wiedzieliśmy, że też ten Dzień Solidarności z Haiti wyszedł, w sensie takim był tak dobrze odebrany i oglądany przez tyle osób, bo wciąż te obrazy tej tragedii na Haiti we wszystkich mediach, jak gdyby były dostępne online bez przerwy, prawda? I widzieliśmy, że fundacja jest konieczna po to, ażeby była rama, jakaś taka formalna, do ciągłego i dalszego działania na rzecz Haiti. Dlatego fundacja, tak to może nie byłoby takiej potrzeby, ale to jest jak gdyby przedłużenie życia tej naszej akcji po prostu, bo chcemy, żeby ona trwała kilka lat, no tak długo, jak znajdziemy siłę, jak długo będą potrzeby, bo potrzeby będą jeszcze bardzo długo, wiem, no ale póki my tylko będziemy mogły, to na pewno fundacja będzie działać właśnie na ten cel.